Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj niczym miłosny refren w Ewangelii przewija się słowo nie bój się. Wyrażenie nie bój się. Niczym miłosny refren, bo słowa nie bój się nie są niczym innym jak wyznaniem miłości. Nie bój się, może powiedzieć ten, który kocha, który zabiega o ciebie, dla którego jesteś ważny. I dzisiaj słuchaj tego słowa w swoim sercu. Nie bój się. Zobacz, kończy się tydzień. Jutro wejdziemy w następny. I na początku tego tygodnia Jezus mówił: raduj się, córo Syjonu. Raduj się, córo chwały. Raduj się, synu. A dzisiaj Jezus mówi: nie bój się. Jakby chciał zamknąć klamrę miłości. Nie bój się, może powiedzieć tylko ten, kto kocha. Ojciec, który pierwszy raz wiezie synka na rowerze, matka, która wysyła córkę do pierwszej pracy, przyjacielowi, który ma problemy, i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać bez końca. Nie bój się, nie bój się. Niczym refren miłości przewija się to dzisiaj przez Ewangelię. Jezus chce naprawdę, żebyś usłyszał te słowa, ale też chce, abyś te słowa zaniósł dalej. Dzisiaj z człowiekiem można zrobić wszystko. Można go posądzić o wszystko. Można spreparować wszystko. Żyjemy w czasach wielkiego kłamstwa i fałszu. Dlatego słowa nie bój się Jezusa mają jakąś szczególny charakter, jakąś szczególne namaszczenie właśnie dzisiaj. I wtedy, kiedy czujesz się prześladowany, wtedy, kiedy czujesz się odrzucony, źle oskarżony, fałszywie oskarżony, może jakoś jeszcze inaczej rozbity, wtedy usłysz słowa Jezusa: nie bój się. I te końcowe słowa Jezusa: każdy więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi. Cóż jest przyznawaniem się do Jezusa przed ludźmi? Wielkie akcje ewangelizacyjne? Też. Jasne. Twoje mówienie o Chrystusie wśród znajomych? Też. Jasne. Ale takim podstawowym przyznawaniem się do Jezusa jest codzienne życie w miłości. Więc rusz się dzisiaj i powiedz komuś, aby się nie bał. Pokaż komuś, że kogoś kochasz, bo jest twoim bratem w Chrystusie. Pokaż ten akt miłości. Nie bój się. Mów to ludziom dzisiaj. Słuchaj tego sam. I kiedy już będziesz sam przekonany o tym, że nie boisz się, bo Chrystus wchodzi w każde twoje cierpienie, twój lęk, w twoją słabość, że Jezus w tym jest, tak samo będziesz mógł zanieść te słowa innym i kochać innych. Bo przyznawaniem się do Chrystusa jest nic innego jak życie w miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To wam powiedziałem, aby radość wasza była pełna, powie Jezus. Dlatego życzę ci dzisiaj, abyś twoje serce rozbrzmiewało w radosnym uniesieniu miłości ze słowami nie bój się i abyś przeszedł ten dzień pod takim płaszczem tych słów i płaszczem tej opieki Boga, bezpieczeństwa Boga, że cokolwiek by się działo, ty masz się nie bać. Masz iść, bo idziesz z Jezusem. Z tobą idzie mocniejszy. Z tobą jest mocniejszy. Jest wszechmogący, jesteś dzieckiem króla. Jesteś córką Najwyższego, synem Najwyższego, wszechmogącego, który może wszystko. Dlatego nie bój się, nie bój się, nie bój się. Niech to dzisiaj w tobie funkcjonuje, niech rozbrzmiewa, niech wylewa się, niech tak się stanie. Nie bój się, nie bój się. To znaczy nic innego, jak kocham cię. Tak więc niech tak się stanie. Amen. Niech dzisiaj twoje ręce będą położone także na tych, którzy przeżywają lęki. Niech twoja modlitwa do Boga dzisiaj będzie skierowana za tych, którzy przeżywają lęki. Idź i głoś im Jezusa, głoś im Królestwo Boże, ogłaszaj im. Módl się teraz ze mną. Boże Ojcze miłości,
Ojcze pocieszenia, ześlij Ducha Pocieszyciela, zabierz lęk od wszystkich, którzy się boją i wyrzeknij im sam słowa nie bój się. Przyjdź do nich. W imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję wszelkim lękom, które towarzyszą moim braciom, odejść od nich raz na zawsze. W imieniu Jezusa rozkazuję wszystkim niepokojom i wszystkim sytuacjom, które ich niepokoją, odejść od nich raz na zawsze. Ogłaszam Królestwo Boże nad tymi miejscami, nad tymi sytuacjami, nad tymi lękami. Nie macie prawa czego szukać w życiu moich braci. W imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję wam odejść pod Jego krzyż. Niech tak się stanie. Święta Maryjo, któraś w pierwszych słowach usłyszała: nie bój się, Maryjo. Ogłoś także to przesłanie miłości moim braciom i siostrom. Amen.